Po raz kolejny na deskach Cieszyńskiego Teatru można było zobaczyć Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu zespołu teatralnego Parafii Świętej Elżbiety w Cieszynie. Gościem sobotniego widowiska była wicepremier Beata Szydło. Nie zabrakło również stałego widza, biskupa seniora Tadeusza Rakoczego. Biskup w tym roku, a dokładnie 30 marca, kończy 80 lat. Tadeusz Rakoczy podziękował za ciepłe słowa i życzenia, a z rąk Beaty Szydło przyjął medal za zaangażowanie w działaniu na rzecz rodziny, polityki społecznej oraz ludzi pracy. Ja wiem, że po tym, co usłyszeliśmy i co zobaczyliśmy, żadne przemówienie nie ma już znaczenia i żadne słowa nie oddadzą tej prawdy, tej pięknej, dla której żyjemy przecież, prawdy i którą co roku możemy właśnie w okresie wielkanocnym potwierdzać siebie, że my ludzie wierzący wybraliśmy dobrą drogę. Tyle tylko. I to pytanie jest dla nas i po to są te rekolekcje i po to jest Wielki Tydzień i po to jest Wielki Post, byśmy sobie potrafili odpowiedzieć, czy tę prawdę potrafimy odczytać. Chcę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wesołych, zdrowych, radosnych świąt, ale przede wszystkim takich świąt, które po raz kolejny pokażą nam, że my jesteśmy tymi tylko marnymi, małymi ludźmi, którzy powinniśmy pamiętać o tym, który oddał za nas życie, byśmy mogli być tutaj na ziemi szczęśliwi, cieszyć się tym i byśmy mogli być razem. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego, a artystom bardzo nisko się kłaniam. Życzenia biskupowi złożyli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, senator RP Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, starosta cieszyński Janusz Król, burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, przedstawiciele Rady Miasta oraz delegacje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.